Gotowe zestawy komputerowe, tak zwane gotowce, cieszyły się złą sławą, odkąd właściwie pamiętam. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, czy faktycznie jest z nimi tak źle. Cześć kochani z tej strony, Kamil. Tak, mamy dzisiaj test gotowca. Oto on. To jedna z popularniejszych w naszym sklepie konstrukcji Gamix G300, a na domiar złego jest to komputer PBM, a oznacza to dokładnie Powered by MSI, czyli nie dosyć, że gotowiec, to jeszcze wszystko od jednego producenta. No to to się kompletnie nie opłaca, na pewno, prawda? A może jednak nie. MSI jest partnerem dzisiejszego materiału, aczkolwiek ustaliliśmy, że możemy pokazać nie tylko ten komputer, ale również, co co by się stało gdybyśmy te wszystkie części zamówili sobie osobno oczywiście z dodatkiem usługi składania komputera a także gdybym tak pomyślał o podobnej konstrukcji pod kątem procesor i karta graficzna czyli wydajnościowo to samo ale na innych podzespołach tak jakbym miał to sobie sam złożyć także dzisiaj mamy test tego Cacka plus jeszcze takie szersze podejście troszkę do tematu właśnie gotowych zestawów komputerowych tak komputer przychodzi w ogóle do nas w takiej formie z taką pianką zabezpieczającą. To jest taka fajna pianka, ona jest dosyć sztywna, nie twarda, ale. Sztywna, czyli chroni z jednej strony przed jakimiś wstrząsami, a z drugiej nie pozwala się tym pod zespołom ruszać. A teraz zajrzyjmy troszkę głębiej do środka, zobaczmy, co tutaj siedzi. Podstawą komputera GameX G300, powered by MSI, jest procesor Intel Core i 5 12400F. Jeden z najchętniej wybieranych przez Was procków w ostatnich czasach, nie bez powodu. W końcu jego stosunek ceny do wydajności jest naprawdę dobry. 6 rdzeni, 12 wątków, współczesna architektura. Posadzony został na płycie głównej MSI Pro B760M w wariancie DDR4. Jest to jedna z mniejszych i tańszych płyt pod nowe Intele w formacie Micro-ATX, ale ma wszystko czego graczowi potrzeba. Są cztery banki pamięci, dwa porty M2. Jest to w ogóle fajna opcja również do takich bardzo podstawowych komputerów ze względu między innymi na porty Legacy, czyli VGA i PS2. Karta graficzna to RTX 4060 w wydaniu MSI Ventus 2X Black OC. Maluszek, ale radzi sobie całkiem nieźle, o czym przekonacie się później, bo sprawdzimy taktowanie, OC i temperatury. Obecnie jedna z najtańszych 40:6 o dwu wentylatorowej konstrukcji. Pamięć operacyjną o pojemności aż 32 GB mamy od Lexara w wydaniu Tor o taktowaniu 3600 MHz i CL18. Dysk natomiast to zmyślnie nazwana jednostka SPatium M371 o pojemności 1 TB na złączu M2 i z interfejsem PCI Express 3.0. Chłodzenie boksowe, także nie ma za bardzo o czym mówić, ale sprawdzimy później temperatury. Zasilacz MAG A550BN od MSI ma się rozumieć. 550W brązowy certyfikat. Z tego co się orientuję, podobnie jak w wyższych modelach MPG, MSI korzysta tu z platformy Channel Well Technology, czyli od lat topowy producent zasilaczy, więc jednostka ta powinna być bezproblemowa. A budowa jest dość prosta oczywiście, również firmy MSI. Wizualnie bardzo w porządku, ale wiadomo, że najwięcej kwiatków wychodzi przy składaniu komputera a że tym razem ja tego nie robiłem nie mam się za bardzo do czego przyczepić. Na plus aż cztery wentylatory RGB z łatwym przełączaniem kolorów skórnego panelu oraz meszowy front. Na minus brak filtra przeciwkurzowego z przodu. Skoro znacie już specyfikację, możemy przejść do analizy cenowej na dzień przygotowania tego materiału. Nasz gotowiec kosztuje 3799 zł. Po środku pokażę wam tę samą specyfikację i jeden do jednego, tylko w formacie koszyka z każdym podzespołem z osobna, a po prawej zachowamy rdzeń komputera, ale użyjemy innych producentów. Zaczynamy od procesora. 599 zł wpada do obydwu koszyków. Dalej płyta główna. MSI-ka niecałe 400 a do koszyka obok wrzuciłem Gigabyte'a w tym samym formacie i z podobną specyfikacją, 60 zł drożej. Dalej pamięć operacyjna. Ponownie to samo wpada do obydwu koszyków i od razu załatwimy sobie dyski. Przyznam wam, że gdyby ktoś mnie zapytał, pierwszym instynktem byłoby polecenie Lexara NM620, a okazuje się, że dysk MSI wypada cenowo troszkę lepiej. Teraz trochę kontrowersyjny moment. Karta graficzna. Z jednej strony Ventus, a z drugiej Palit Dual. Ciekaw jestem po którą z tych kart sięgnęlibyście w pierwszej kolejności. Ja przyznam szczerze, że chyba po Palita, ale tylko z racji tego, że miałem większą styczność z tym modelem niż z Ventusami. Prawda jest natomiast taka, że obydwie karty kosztują dokładnie tyle samo i są najtańszymi modelami RTX A4060 z dwuwentylatorową konstrukcją, a wybiegając trochę w przód, karta MSI pokaże jeszcze, że Ventusowi niczego nie brakuje. Teraz zasila, czyli ponownie MSI wychodzi odrobinę taniej w stosunku do wybranego przeze mnie Vero L5, które broni się jednak wyższą mocą. Gdzie opcja MSI strazi trochę przewagi na cenach, to obudowa. Forge 112R ARGB kosztuje bowiem 300 zł, a wybrana przeze mnie Buda Genesis niecałe 210. Obudowa z Smokiem nie jest jednak po prostu droższa ze względu na logo. Większa ilość wentylatorów i RGB robią swoje, więc coś za coś. Tutaj można by skończyć podsumowanie cenowe. Gotowiec jest droższy, więc o to tyle szumu. Zaraz, zaraz. Nie skończyłem jeszcze wymieniać części. Komputer GAMIX G300 PBM w zestawie ma jeszcze kartę sieciową Wi-Fi na USB od TP-Linka o wartości 55 zł, którą wrzucam do koszyków, a także roczną licencję na antywirusa, ale jej nie dodaję. O ile o takie karty WiFi często mnie pytacie i może to być przydatne akcesorium, bo nie każdy ma komputer obok routera, to antywirus nie wydaje mi się, żeby był w centrum Waszych zainteresowań, a Poza tym po roku licencja wygasa. Dodać natomiast muszę usługę składania komputera. Oczywiście bez tego koszyki będą miały niższą cenę niż gotowiec, ale jeśli ktoś już decyduje się na złożony komputer, trzeba za ten montaż zapłacić, prawda? I co nam wychodzi? Za te same części, tylko każdą z osobna z dodaną usługą serwisową zapłacimy 14 zł mniej, a komputer na podzespołach innych producentów niż MSI, ale z taką samą bazową specyfikacją 6 zł drożej. Czyli biorąc pod uwagę wahania cenowe, gdzie z dnia na dzień praktycznie coś może zdrożeć lub potanieć o kilka lub kilkanaście złotych, mamy praktycznie taki sam pułap cenowy. Okazuje się, że gotowiec, który od zawsze nosi miano opcji przepłaconej, wcale nie skrywa żadnych ukrytych kosztów i nie płaci się na nim frycowego za to, że nie chce nam się bądź nie umiemy dobrać podzespołów sami. A gdybyśmy tak dodali jeszcze koszt tej rocznej licencji na Nortona do koszyków, wyszłoby wręcz, że to za nie trzeba zapłacić już trochę więcej. Zaznaczę tu jeszcze tylko, że mimo partnerstwa MSI, w przypadku tego konkretnego filmu, nie jest to żadna ustawka. Nikt nie podstawił mi komputera i nie obniżył sztucznie jego ceny, żeby wypadł dobrze na filmie. GameX G300 PBM Advanced jest po prostu dobrze wycenioną maszyną. Tutaj jeszcze szybkie spojrzenie na platformę testową i lecimy. Zaczynamy od CSA 2. Puszczę Wam tutaj nagranie z randomowej sesji Deathmatch na DASH-ie 2. Jak widać oscylujemy gdzieś w okolicach 230-250 fpsów. To tak w grze z prawdziwymi ludźmi. Sam benchmark przeprowadziłem na tej samej mapie w trybie treningu, ale bez botów i wówczas uzyskaliśmy ponad 300 klatek, ale tym się nie sugerujcie i generalnie ten test, bardziej jako ciekawostka, bo nowa odsłona kultowej gry średnio się jeszcze nadaje do benchmarkowania. Dalej cyberpunk, po lewej Full HD, po prawej 1440p, ustawienia ultra. W niższej rozdzielczości wydajność bardzo spoko, ale 1440p trzeba by tu wspomagać upscalerem lub generatorem. Nie jest to nic złego oczywiście i niedługo wszystkie testy będą pewnie obligatoryjnie przeprowadzane ze wszystkimi wspomagaczami, ale ja póki co pokazuję Wam surową wydajność. Choć może nie w tym konkretnie klipie. Tutaj chciałem pokazać ray tracing na ustawieniach ultra i mamy okolice 90 klatek nawet. To właśnie dzięki DLSS włączonym generatorem. Czy widać, że mamy włączony App Scaler i sztuczne klatki? Ja widzę, ale wiem gdzie szukać, a wy. Dalej, Dum. Rozdzielczości tak samo rozłożone na nagraniach i ustawienia ultra koszmar. Ach, żeby wszystkie gry były tak pięknie zoptymalizowane. Trzy cyfrowe wyniki, zarówno Full HD, jak i 1440p. Teraz Dying Light 2, ale zanim przejdziemy do testu, muszę Wam coś pokazać. Robię ten benchmark po raz nie wiem który setny, dwusetny i pierwszy raz zauważyłem, że pierwszy budynek na wybranej przeze mnie trasie do procedury testowej to sklep komputerowy. Piękne zrządzenie losu, prawda? Ale wracając do testów, wydajnościowo nasz komputer wypada bardzo dobrze, nawet w wyższej rozdzielczości, choć schodzimy tu już minimalnie poniżej 60 klatek na sekundę. Niektórym taki wynik wystarczy, a dla Pozostałych. Mamy tutaj również Abscalery, ale nie będę ich już testował i przejdziemy do kolejnej gry, jaką jest dziedzictwo Hogwartu. I tutaj ciekawostka: popatrzcie na ostatnią wartość przed grafem frame timeów to zużycie pamięci operacyjnej. Jeśli przy prezentacji komputera komuś wydawało się, że 32 GB to za dużo do takiej specyfikacji, Harry Potter chciałby z nim zamienić kilka słów. Oczywiście ta gra jest średnio zoptymalizowana, delikatnie mówiąc, ale nadal 20 GB wessane robi wrażenie. A skoro o słabej optymalizacji mowa, God of War i gdyby nie podpisy, nie wiem czy nie mielibyście problemu z odróżnieniem, która rozdzielczość jest która na nagraniach, bo wyniki bardzo zbliżone. No, jest też jakoś obrazu, ale nadal. Fakt, 1440p wypada jednak ponad 10 klatek wolniej, ale 1% low na takim samym poziomie. Zostajemy jeszcze chwilę na podwórku Sony, ale przenosimy się do Nowego Jorku, gdzie człowiek Pająk radośnie śmiga na pajęczynach i to w bardzo dobrej wydajności, zarówno w 1080p, jak i 1440p. RTX 4060 nie jest raczej kartą przeznaczoną do wyższych rozdziałek, ale jak widać, są tytuły, z którymi radzi sobie świetnie. Co ciekawe, tutaj nawet ray tracing nie jest mu straszny, a co jak co, w tej grze wygląda kozacko. Równie imponująco wygląda stary, dobry Quake 2, jak odpalimy go w wersji RTX i ponownie miłe zaskoczenie, bo mamy na dość wysokich ustawieniach wydajność na poziomie 60-70 klatek. Bardzo fajnie sytuacja wygląda również w Resident Evil, okolice 100 klatek Full HD i wyraźnie ponad 60 w 1440p. Tutaj już bez ray tracingu ale ponownie mamy tytuł, w którym budżetowa karta zielonych radzi sobie całkiem nieźle. Świetnie nasz komputer sprawuje się również w Forza Horizon 5, gdzie Full HD dobijamy do okolic 100 klatek na sekundę, a w 1440p trzymamy się wyraźnie powyżej granicy 60 fpsów, a to na ustawieniach ekstremalnych. Dla równowagi jednak Starfield. Nie jest to co prawda wina samej karty, a to da Howarda, ale trzeba odnotować, że w tej grze albo niższe ustawienia, albo upskalery, albo mocniejszy sprzęt, bo nawet w Full HD ledwo przebiliśmy 4 dyszki. Wyraźnie lepiej w nie, choć tutaj również niektórzy mogą marudzić na wydajność w 1440p, jeśli ktoś zdecydowałby się na zestawienie tego komputera z monitorem o takiej rozdzielczości. W Full HD jednak średnio 67 klatek. A teraz drodzy Państwo, Fortnite. Dawno nie było w testach, ale poczułem jakąś wenę i nawet sobie meczyk zagrałem po benchmarkach. Jeśli mamy jakichś specjalistów od Fortnite'a, napiszcie w komentarzach jakie ustawienia są najpopularniejsze do tej gry. Ja zawsze trzymam się epickich, ale może nic Wam takie testy nie mówią. A teraz coś dla osób, które marudziły na Ventusa, bo na bank ktoś marudził. Karta bustuje prawidłowo, w okolicach 2700 MHz, więc nie ma mowy, żeby odstawała jakoś pod względem wydajności, a te można jeszcze poprawić, bo jest jakiś potencjał OC. Klip po po prawej to właśnie karta podkręcona o 200 MHz na rdzeniu i 700 MHz na pamięciach, co owocuje zegarami w okolicach 2900 MHz na GPU i skokiem wydajności w Cyberpunku o 5 klatek średnio. Temperatury, zarówno karty, jak i procesora, na bardzo poprawnych poziomach, mimo boksowego chłodzenia. A zużycie prądu takiego zestawu nie powinno przekraczać 325 W. No i co, nie taki diabeł straszny, jak go malują chyba. Przynajmniej nie ten konkretnie diabeł. Wiadomo, że są gotowce i gotowce. Ta konstrukcja wypada w porządku. Jak próbowałem ją poskładać z części odrębnych albo zaproponować coś od siebie, ale bywa różnie, naprawdę różnie. Dlatego sugeruję Wam sprawdzać sobie. Zawsze możecie zrobić to, co ja Wam dzisiaj pokazałem, właśnie, czyli zobaczyć, jaka jest konfiguracja w takim gotowym komputerze, a następnie spróbować ją odtworzyć. Czy na tych samych podzespołach, czy na podobnych z zachowaniem tej samej konfiguracji bazowej, no i będziecie mieli odpowiedź na pytanie. Wiadomo, że to nie jest reprezentacja dla wszystkich gotowców na całym świecie. Ale tak jak widzieliście, ten jest naprawdę w porządku. Widzieliście również, jak wypada wydajnościowo, także gdybyście byli zainteresowani konkretnie takim zestawem, a nie chciałoby się Wam go składać, to zostawiam Wam link do tego komputera, a także zostawię Wam link do mojego koszyka z tymi podzespołami, wszystkimi osobno. Gdybyście tak chcieli sobie sami go poskładać. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście więcej testów gotowych zestawów komputerowych, skoro już wiecie, że nie zawsze są takie straszne, tragiczne i nieopłacalne. Link do wszystkich naszych morelowych zestawów zostawiam Wam również w opisie, także możecie sobie wybrać jakiś i sugerować się w komentarzach, który ewentualnie w następnym teście chcielibyście zobaczyć. No a teraz już dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się niebawem. Do następnego.